Witam, witam bardzo serdecznie. Aleksander się kłania. Kochani, dzisiaj coś takiego można by było powiedzieć troszeczkę osobistego. Osobistego myślę, bo to jest coś, co wpłynęło na to, gdzie na to, gdzie teraz jestem, co mówię, co robię od kilku lat. Zresztą nie tylko ja, ale moi koledzy i koleżanki. Właśnie będąc w Stowarzyszeniu Bronią Mundury dla przyszłych pokoleń. Tak, dostałem nagranie z eks ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Ja chciałbym, żebyście to nagranie zobaczyli. Nagranie to udostępnił Paweł Dankiewicz, któremu bardzo serdecznie za to dziękuję, za to nagranie. Naprawdę, Paweł, dziękuję, bo. Bo dzięki Tobie będę mógł się odnieść do obudy, do hamstwa, do tego wszystkiego, co nas spotkało i pokazać, jak politycy kłamią i zaklinają rzeczywistość, przedstawiają inne fakty niż były i ogólnie. Dziękuję, dziękuję po prostu za to nagranie, króciutkie nagrania, ale które sprawiło, że można powiedzieć, przez chwilę mnie zagotowało, a potem po prostu zacząłem się śmiać. No ale jak wspomniałem, będę mógł się właśnie w tej chwili do tego odnieść. Pani, spójrzcie na to nagranie. Proszę, proszę, proszę. Można jeszcze króciutko? Proszę bardzo, Był pan minister obrony narodowej. Tak. Czy żołnierz ma prawo upominać się o godność swoją? Oczywiście. Tak. To, proszę, to proszę. dlaczego byli przymuszani do szczepień? Proszę pana, nie byli nie byli, nie byli przymuszani? A jak pan Szymon fijał, porucznik sprzeciwstawił się temu z Podkarpacia pan Szymon kijał polityk polityk jaki polityk no ale zwracał się o pomoc do was pani najdłużej czeka na porozmawianie jaki polityk no to jak się... ale w życiu pięknym to jak się miał upominać o godność munduru i swoją politykę robić Polityka no, robi. Nie, no, nie no nie nie, całkowite się, nieporozumienie. Nie, no, tak jest. To jest pana zdanie, nie, nie tak? Nie, niech pan zobaczy. Ale Czy to co? No. Ale no przyszedł polityka. jako zaproszony gość, nie jako. Ale wszystko No, akurat oni go zaprosili. A, bo no, wy nie mieliście tak, takiej komisji. Mieliście tak. Niedzielskiego, Niedzielski po no, prostu. Wie pan, jaką ma reputację. To jest moje zdanie. Pan ma inne zdanie. Moje zdanie jest takie: polityczne. No, po prostu no, trudno. Tak, widzieliście to, drodzy Państwo? Pierwsza zapowiadało się bardzo ciekawie, czy on ma prawo walczyć o swoją godność? Tak? Oczywiście ma prawo. Brawo, pani ministrze. No, brawo, brawo. Naprawdę. Super. A dalej. Czy żołnierze by nie byli przymuszani do szczepień? Nie byli. Nie byli. Rozumiecie to? Nie byli. Nie byli. Więc może opowiem o swoim przykładzie. Pewnie mnie nikt osobiście przecież nie zaciągnął za uszy, za włosy, za ręce. Nikt mnie nie zakłówkał i dany nie zaprowadził. Nie. Powiem jak to się odbywało. Ludzie nie chcieli, potem dawali im te deklaracje do podpisu. Podpisz, 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 bo przecież potem może cię ząb boleć, albo głowa, albo coś, przecież nikt cię nie będzie zmuszał. Przecież tak mówi minister obrony narodowej, przecież tak mówi dowództwo, przecież tak mówi prezydent, przecież było to wszem i wobec. Wszystko dobrowolne w służbach, wszystko dobrowolne w społeczeństwie. Jakie jest wasze zdanie? Było dobrowolne czy nie? Było czy nie było? To jest pytanie prawda to dlaczego to dlaczego albo nie zacznijmy od Szymona jeszcze fijała właśnie polityk polityk naprawdę Panie Mariuszu polityk Szymon Fiał polityk jakoś go w polityce nie widzę szczerze mówiąc to ja chciałbym mieć takich polityków o twardym kręgosłupie moralnym, takich ludzi, którzy bronią swoich żołnierzy, bronią, aby nie doznali uszczerbku na zdrowiu, a być może nawet nie stracili życia przyjmując eksperyment medyczny. Do Pana informacji, Panie Ministrze, Szymon Fijał wykorzystał wszelkie możliwości, które były mu dane, będąc w służbie, zgłosił swy, swoje, powiedzmy, Zastrzeżenia zgłosił to, co odkrył, zgłaszał swoim przełożonym, potem kolejnym, wyższym przełożonym, wyczerpał wszystkie siły i środki, jakie mógł tylko wyczerpać, żeby zgłosić proceder, czyli zgłosić, że jest uczestnictwo żołnierzy wojska polskiego, a chodziło głównie o jego podwładnych, zgłosił. Ich uczestnictwo w eksperymencie medycznym, co jest zabronione w służbach, tam wszędzie, gdzie jest hierarchia. Pan powinien doskonale o tym wiedzieć. Wyczerpał wszystkie możliwości. Został zaproszony przed, do Sejmu, aby o tym opowiedzieć. I co? I jest on politykiem? Szymon jest politykiem? Naprawdę? Teraz każdy żołnierz, który zgłasza gdzieś, na przykład, mówi, i politycy innej opcji. Akurat takiej opcji jedynej wtedy opcji, która mówiła o tym, co się dzieje. I taki żołnierz stający przez jakąś tam komisję, tak? To z automatu jest politykiem. Naprawdę, to jest polityk. To kim jestem ja? Kim jestem ja? Też jestem politykiem. Też jestem politykiem. Bo od kilku lat mówię o tym, co się dzieje, to co spotkało mundurowych? Naprawdę jestem politykiem? Wie pan, chciałbym, panie ministrze, mam nadzieję, że ten film do pana dochodzi, poprzednie dochodziły i to. <laughs> Różne, różniste, pan doskonale o tym wiedział, ale pytam się, kim jestem ja w takim razie, może i do mojej skromnej osoby pan się odniesie. A pytanie jest uzasadnione. A dlaczego? A no dlatego, proszę spojrzeć. Pytam się, bo myślę, pytanie jak najbardziej uzasadnione, ponieważ sam dokładnie 23 czerwca 2022 roku, będąc oczywiście jeszcze w służbie, wystąpiłem przed poselską komisją śledczą właśnie projektu Nuremberga 2.0 w ramach posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw nadużyć prawa w związku właśnie z COVID-19. A dokładnie chodziło o właśnie projekt 2.0, czy to było czwarte posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej w ramach właśnie projektu Noremberga 2.0, o którym wspomniałem. Chodziło dokładnie o segregację sanitarną w Wojsku Polskim, jak tutaj Państwo widzicie. Dla osób, które chcą to znaleźć, link właśnie do Noremberga 2.0, zostawię tutaj w. Tutaj, właśnie, można sobie obejrzeć całe to. Całą tą moją wypowiedź. Tutaj jest akurat 37 minut 39 sekund, ale całe właśnie to posiedzenie trwało. Mniej i świadków oczywiście e, trwało 5,5 ,5 godziny. Tak, link stawię tutaj oczywiście w opis, śmiało będziecie mogli sobie zobaczyć. Poszukacie, poszperacie tam właśnie na ek, stronie norumberga 2.0 to tych wypowiedzi znajdziecie więcej innych też ludzi. Można to było wszystko oczywiście znaleźć również na stronie Sejmowej, ale jakby to powiedzieć, chyba już zniknęło, bo niedobra jest o tym mówić. Przecież wojsko ma błyszczeć, wojsko jest zawsze wszystko zgodnie z literą prawa i tak dalej, i tak dalej, ale jak się okazuje, nie do końca. I myślę, że warto o tym wszystkim mówić, o tym, co spotyka ludzi. Jak łatwo. Można to wszystko obrócić, jak łatwo wykorzystać po prostu żołnierzy do swoich tak naprawdę politycznych celów. I to już nie mówię o tym, że to jest pis czy połow, bo to jest jedno zło moim zdaniem. Niestety, niestety, w kraju jest tak, w naszej pięknej Polsce jest tak, że a wam, politykom, panie Mariuszu Błaszczaku, po prostu nie wolno ufać. I tyle zawsze pięknie obiecujecie, pięknie mówicie, tak jak pan było na początku filmu. Oj, dzień dobry, całej rączki. Ale po prostu pan kłamiesz. Po prostu pan kłamiesz. Ja nie jestem politykiem, ale wie pan co? Kto wie, może kiedyś nim zostanę? Chociaż ogólnie brzydzę się polityką, szczerze mówiąc, naprawdę jest to taki, nie wiem, czy bym tam wytrzymał. Ale, może, właśnie, jakby więcej by było takich ludzi z kręgosłupem moralnym, bo za takiego się uważam w każdym razie. Ech, jeśli chodzi o służbę, o traktowanie ludzi i inne takie rzeczy, to myślę, że żeby było pięknie w tym naszym polskim kraju. Właśnie, w tej naszej pięknej Polsce. A jest, jak jest, prawda? Dlatego. Bardzo przykro było słuchać to, co Pan mówi: Że nas nie zmuszano, a i że Szymon, porucznik Szymon Fijał, jest politykiem. Daj Boże, żeby był. Naprawdę, daj Boże, żeby był. Cóż, a teraz może porozmawiajmy troszeczkę o kłamstwach. Wyjaśnijmy sobie, czy było to zmuszanie, czy nie. Pan mówi, że nie, no bo pewnie to ma, pa, ma pan to na myśli, że nikogo nie zmuszano, każdy mógł sam i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt nikogo ze skóry nie obdzierał, ale ja mam osobiście troszeczkę inny punkt widzenia na to wszystko i coś pokażę, co już pokazywałem, ale myślę, że panu to chyba trzeba to przypomnieć. Tak, panie Mariuszu, panie ministrze. Na stronie ordomedicus.org znajdziecie również moje takie, jakby wystąpienie. Było to 15 posiedzenie Komisji Śledczej. Również byłem wtedy jeszcze w służbie. Bardzo ciekawe miejsce tutaj był właśnie, no niestety, tutaj jak wcześniej, Paweł Basiukiewicz, pan doktor. Był tutaj na tej stronie możecie również znaleźć informację o zmarłym jakże wybitnym lekarzu Piotrze w Wojciechowskim i tak dalej naprawdę było tam dużo znamienitych gości którym ja ewentualnie którym ja tak naprawdę do kostek nie dosięgam wybitni ludzie cieszę się że ta komisja znalazła czas dla mojej skromnej osoby i mogłem coś tam na ten temat opowiedzieć. Znajdziecie na tej stronie również całą wypowiedź, całą moją wypowiedź z. No to, co miałam do powiedzenia właśnie na temat właśnie przymusu, szczepień i tak dalej. Ale co najważniejsze, kochani, znajdziecie tutaj prezentację, na której bazowałem. Miałem tak dużo do powiedzenia przez te kilka godzin. Mojego monologu, można tam powiedzieć, czy dyskusji z, z szanowną komisją. Nie, nie wykorzystałem nawet całej tej, tej prezentacji, ale do brzegu, panie Mariuszu, panie ministrze, eks-ministrze obrony narodowej, chciałbym panu coś pokazać. Czy przymuszeniem można nazwać rozmowy z kadrą określająca punkt widzenia, że. Wtedy 99% było na nie, to były takie jakieś, zwykłe, zwykłe dyskusje. Czy deklaracje, które dawało nam się do podpisu, czy chcemy cię szczypawkować, czy nie, jak pan myśli, mogły być jakieś dać nam do myślenia, że jednak to no po co deklaracje coś tu się święcie, no być może nie może i ja się mylę, ale jeżeli dalej te 40% ludzi nie chciało nie, to dlaczego były tutaj wyszczególnione rozmowy umoralniające nas? No, że przecież jak my tak możemy? Jak my możemy być zagrożeniem? Przecież to będzie zagrożeniem dla kolegów, dla koleżanek. Weźcie, sok żuka, przyjmijcie. Przecież to jest. No cóż tak powinniście zrobić. Wie Pan, że o tym było? Czy nie? Wie Pan, że tak było? No Pan zgadnie czemu. No bo no cóż, nasze dowództwo wymagało słupków. Pełnej wyszczepialności, jeżeli chodzi o kadrę zawodową Wojska Polskiego. Niech pan zgadnie, od kogo to przychodziło. Od kogo, jak pan myśli? No, kto mógł tą kadrę dowódczą rozliczać z tego? No, popatrz, popatrz. No cóż, ludzie wtedy mieli swój rozum, nie chcieli, nie czuli się zagrożeni. No i w końcu cały czas panowało przeświadczenie, że no to jest dobrowolne, ale potem pojawiły się rozmowy ostrzegawcze ostrzegawcze jak pan tutaj widzi a jak one nie, nie dawały no to pisanie uzasadnie przez żołnierzy dlaczego nie musieliśmy pisać takie poematy, wie pan panie Mariuszu panie majstrze, jak to mówią niektórzy youtuberzy akurat na pana majster, no takie fajne określenie, w sumie bo żeś pan tam dowodził nami i no huczało. akurat w tym okresie to ja panu tego do końca życia nie zapomnę wiem jak się czułem tak jest. I teraz, no i cóż, jak już jeszcze to nie przynosiło efektu, no to ruchy przełożonych, kreatywność. I teraz pan dobrze posłucha, panie Mariuszu, bo ja panu, tak naprawdę, postaram się to dobitnie wytłumaczyć, dlaczego według mnie pan po prostu kłamie. Pan tam Pawłowi Dankiewiczowi, swoją drogą byłemu policjantowi, mówi, przecież nie byli. Nie byli zmuszani. Nie byli? Nie? Na pewno nie byliśmy zmuszani. To pan popatrzy na to. Tutaj coś, co doskonale znają wszyscy mundurowi w całej Polsce obojętnie, czy to jest wojsko, policja i tak dalej to będzie wszystkim znajome. Wiecie? Oczywiście. Może nie wszystkim, bo zdarzają się dowódcy jednostek wojskowych, zdarzali się, może jeszcze cały czas pracują, nie wiem, daj im Boże, zdarzali się, którzy no, nie wcielali tego okrucieństwa, które dobijało nas służby mundurowej. I tak naprawdę spowodowały, że tysiące, tysiące z nas odeszło, między innymi ze względu na finansowe kłopoty, ale to już inne polityczne wasze ruchy, ale też wielu właśnie odeszło, bo nie chciało się. Szczypawkować. I taki gości niedługo będę u siebie tutaj na kanale gościł, więc będzie wesoło, odniesiemy się do pana słów. Ale lecimy. Mechanizm zachęceń służb mundurowych, więc na ustalmy zrobię taki ukłon w pana stronę. Tą prezentację przygotowałem sam osobiście. Wie pan, ja to nie, nawet ze względu na pana, nie nazwałem zmuszaniem, tylko zachęcaniem. A więc tak, wojsko, nie przedłużanie kontraktu, bo wtedy były kontrakty. Którzy wiele ludzi, którzy nie pamiętają tych czasów, bo są nowi w wojsku. To są ci, którzy przyszli za tych, którzy odeszli przez właśnie wasze zachęcenia, którzy odeszli przez te zachęcenia. Nie przedłużanie kontraktu. Czyli ogólnie rzecz biorąc, właśnie te rozmowy wychowawcze i inne tam zachęcające nas, właśnie to przełożeni to prowadzili. Wie pan, panie, panie Mariuszu, panie ministrze? Wie pan, że tak było? A nie, pan nie wie. Nie wie pan, no to ja panu mówię. Przeniesienie na inne stanowisko służbowe, przeniesienie do innej jednostki wojskowej, bo nieszczepy nie mogli siedzieć na miejscu, być razem z rodziną. Wie pan, panie Mariuszu? Przeniesienie do rezerwy kadrowej, tak, zgadza się, tak. Było brak wyróżnień i nagród pieniężnych. No ja osobiście powiem panu, że nie mogłem wyróżniać swoich żołnierzy. Dostawałem taką informację od swoich przełożonych. Panowie, halo, przypominam się wam, dzień dobry, przełożeni akurat. I tak, poz, nie, nie wiem was pozdrowić, nie pozdrowić. Powiem wam, bo to hamstwo było z waszej strony. Pamiętam jak swojemu panu kapitanowi właśnie dawałem listę. I no nie, on nie może być, bo jego nie ma na liście. Nie dawaj mi ludzi, którzy nie są szczepieni. Świetnie, po prostu mistrzostwo świata, traktować ludzi jak szmaty, nieważne, że dla mnie pracują. Załóżmy od lat, mamy świetny zespół, świetne zrozumienie. To chcieliście, żebym ja nie podawał ludzi. Takich, których, którzy bo, bo, bo im się w naszym tym SEWi nie pali na odpowiedni kolor strzykaweczka. Bo wie Pan, że były strzykaweczki, które w kadrach mieli taką strzykaweczkę, czy ktoś się szczypnął, czy nie. Wie Pan o tym, czy nie? Musiała być ona w odpowiednim kolorze, bo jeśli nie była. No to nagle mój człowiek miał być dla mnie szmatą. Wie pan o tym, panie ministrze? No może pan nie wie. Bez wyróżnień nagród pieniężnych, brak awansów oczywiście, to jak wyżej, dodatkowe szkolenia uświadamiające dobro szczepionki, tak, tak, panie Mariuszu, panie ministrze. Chodzi o to, że zachęcaliście, o tym zresztą mówił przed komisją do spraw obrony. Mówił, mówił pewien poseł, właśnie pan profesor Zapałowski, powiedział o tym, że żandarmeria nie przyjmowała takich, takich informacji, takich zgłoszeń, właśnie o przymusie, że żandarmeria nic nie robiła, że ludzie mieli w sobotę, że chodziło tylko o popsucie im weekendu. To wszystko mi mówił pan profesor właśnie Zapałowski, między innymi. obecne władze chcą go się pozbyć z tej komisji. Przypadek? Nie sądzę. Tak jest, więc takie właśnie zajęcia były, czasami w tygodniu, czasami w weekendy. Oczywiście tylko dla nieszczepów, panie Mariuszu. Wiedział pan o tym? Czy dalej pan twierdzi, że nie wiedział? No bo... Rozmowy wychowawcze, jak mówiłem, notatki służbowe, swoją drogą przedstawiałem takie notatki służbowe nieraz właśnie o możliwych konsekwencjach, jeśli się nie zaszczepi żołnierzu. Postępowania dyscyplinarne też się zdarzały, wyznaczenie dodatkowych obowiązków, taki standardzik, zabieranie przepustek samochodowych, bo przecież nieszczep to od bramy musi i z buta, na przykład tamte dwa kilometry jeszcze do swojej kancelarii, do swojego pododdziału, przecież... No bo po czemu ma jechać samochodem? No może zmięknie, może po drodze jak będzie szedł z buta, to może przemyśli. Brak możliwości uczestniczenia w kursach, tak jest. Panie Mariuszu, Panie Ministrze, by wysyłali nas przełożeni na kursy, bo niektórzy nie patrzeli, czy ktoś jest szczypnięty, czy nie i docierali na przykład na taki kurs, a tam czy ma Pan certyfikat? No nie mam, to do widzenia, klameczka, pocałowana. Wie Pan o tym? No, powinien pan bo ja do pana takie pisma wysyłałem. Zbieranie, to już mówiłem, usunięcie z kursów językowych, tak jest, panie Mariuszu. Żołnierze jeździli, jeździli, szkolicie na kursy, a potem jest nieszczepiony i się okazuje, że go wywalają z kursu, cofają go w trakcie kursu, mimo że, że jest dobry. Tak, brak możliwości kandydowania na szkoły podoficerskie, oficerskie Tak jest, nie jesteś szczepnięty, nie możesz jechać na podoficerkę. To nie że służysz genialnie przez 7, 8, 9, 10 lat, że wyjeżdżasz na misję, że masz medalów jak breżnie, że uratowałeś koło życie, żołnierzu, to jest nieważne. Strzykawka się nie pali na odpowiedni kolor. Panie Maryszu, wiedział pan o tym? I to dalej jest, że nie, to, to, to nie jest przymus. Nie jest? Aha, to jest zachęcenia. No tak, przecież tak napisałem zachęcenia. Dalej. Żołnierz jest cofany, z, jest cofany z jednostki wojskowej bez podania przyczyny, nie ma możliwości rozpoczęcia kursu, to co mówiłem przed chwilą, brak możliwości uczestniczenia w zajęciach programowych. Siedzi w Izbie Żołnierz, tak? Zgrywani pod oddziałów bojowych, na przykład takich. Rozumie pan? Są ludzie w Polsce, żołnierze, którzy przyjeżdżali i nie mogli brać udziału w zajęciach, musieli siedzieć w swojej Izbie. Wiedział pan o tym, panie Mariuszu? Wiedział pan? No. Żołnierz dalej brał pieniądze, dobrze go wpuszczali, bo niektórych nie wpuszczali. Ale tego pan też nie wiedział. Mhm. To szkoda. Tak jest. Brak możliwości wejścia na teren OW. To mówiłem przed chwilą, bo niektórzy byli. Zresztą tam na tej poselskiej komisji śledczej, kochani, znajdźcie tą koleżankę, która się wypowiadała. Ona musiała, nie wyszła na teren, bo nie chciała dać się przetestować, nie chciała sobie dać zmierzyć temperatury i inne takie rzeczy, więc siedziała w, gdzieś tam w pomieszczeniu, nawet nie w jednostce wojskowej, z tego co pamiętam. Sami sobie to odsłuchajcie i tyle. Dalej, Ale brak możliwości wjazdu na misje wojskowe. O, temat rzeka. To się zmieniło dopiero po wysłaniu pisma od prawnika. Dopiero wtedy zaczęliście wysyłać, ale długo, długo, długo nie mogliśmy uczestniczyć w misjach. Byliśmy odrzucani, bo byliśmy zagrożeni. Tak jest. To nic ważne, że człowiek był na misjach jednej, 2, 5, dziesiątej. Byli tacy żołnierze i na no, 10. Może przesadziłem, chociaż pewnie i tacy są. Ale potem, no, nie mieli odpowiedniego koloru, to on wypadł. Nie jesteś nikim, nie? Znaczy, się jesteś nikim. Brak możliwości wejścia do statku powietrznego. Tu mówię o pilotach, których później dopuściliście już. Oni im, im troszkę odpuściliście, bo, bo nie mają to latać. Wiedział pan o tym, panie Mariuszu? Czy pan nie wiedział? Brak możliwości, tak. Wykreślenie z dodatku motywacyjnego. No, usunięcie ze służby na granicy. No, tu to brawa. Brawa dosłownie. Do ostatniego punktu się odniosę. Usunięcie ze służby na granicy, tak, panie Mariuszu. Nie wiem, czy pan wie, ale za pana kadencji żołnierze, którzy byli nieszczepieni, zostali wycofani z tej granicy. I chodziło mi wtedy, i o Białoruś, panie Mariuszu, wie pan, o Białoruś mi wtedy chodziło. Także, jeżeli pan o tym wszystkim nie wiedział, to ja pana informuję. O Białoruś chodziło. I wtedy, wie pan, my musieliśmy wrócić. Do jednostek pełniliśmy służbę, a nasi koledzy na rzęsach zapieprzelali i wykonywali za nas obowiązki. Choć myśmy chcieli wrócić, nie pozwalano się nam, pisaliśmy wnioski, żeby wrócić na służbę. Nie, bo jesteśmy, wie pan, czym, zagrożeniem dla swoich własnych kolegów i koleżanek na granicy. Tak jest, panie Mariuszu, tak jest. Ja chorąży Wojska Polskiego byłem zagrożeniem, między innymi akurat. Znaczy, mnie nikt z granicy nie wywalił. Akurat, bo ja zrobiłem swoje na granicy raz, pojechałem na samym początku tam wykonywać pewne zadania, wróciłem z powrotem i wszystko było ładnie, pięknie, cudownie. Akurat, ale no mam takich kolegów, którzy byli stamtąd wywalani, bo byli zagrożeniem. No ale potem, panie Mariuszu, stało się tak, że no kurcze, powiedzieli nam w piątek już, że w poniedziałek już nie zarażamy, a dwa tygodnie chyba później wpuściliście kilka milionów Ukraińców. Bez badań, bez niczego na teren naszego pięknego kraju. Pamiętam ten dzień, jak w piątek mogłem powiedzieć żołnierzom, że od poniedziałku już nie zarażamy. Psz, to jest jedna wielka komedia. Ale Pani panie, panie Mariuszu, żeby nie było, żeby nie było, przejdźmy do tego, co się działo w policji. W Policji natomiast działy się następujące rzeczy. Kursy. Testy, 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 by uczestniczyć, czyli żeby było jasne. I jedzie policjant na kurs i musi go się testować. Jak się nie chciał testować, nie uczestniczył w kursie. Umoralniające rozmowy z przełożonymi na odprawach. Mnóstwo. Wie pan, ile ja słyszałem właśnie takich odpraw, o tym wszystkim, co się działo, czyli umoralniające, dawać mandaty, mandaty, mandaty. Osoby takie, no, nie były, nie były. Właśnie, Yy, yy, tak osoby takie były gdzieś tam no, strofowane. Odebranie broni, tak jest żołnierz, który żołnierz, przepraszam, policjant, który się nie zaszczepił, jest mi znany przypadek, że odebrano mu broń. Wydalenie ze służby pod płaszczykiem etyki. Tak jest Panie Mariuszu, ja wiem to MSW i ja, ale myślę, że panu się przyda troszkę edukacji. Bo, bo, pan, bo pan albo bezczelnie kłamiesz, albo pan po prostu nie masz wiedzy. A to by znaczyło, że no, że pan albo wciula robili, albo pan po prostu nie ogarniałeś swojej roboty. Tak to wygląda. Etyka. Etyka to jest bardzo piękny temat policji. Panie Mariuszu, wie pan o tym, może pan przekaże kolegom, przecież na pewno jeszcze znajomości zostały. Chodziło o to, że policjant mówił o tym, że to nieetyczne, że to jest niezgodne z prawem, z konstytucją, w lepiej jakie mandaty, to bardzo szybko leciał, że to jest nieetyczne. Policjant nie może o tym mówić, aż w ogóle publicznie. Tacy policjanci zostali wywaleni, tacy policjanci wypowiadali się również na moim kanale. Czy w ogóle mówili na różnych kanałach, to no cóż, to co ich spotkało, naciskanie i rozliczanie z mandatów maseczkowych, przepisy covidowe, to priorytet był wtedy. Tak jest, nie przyjął, przyniósł tyle i tyle mandatów, miał przynieść załóżmy 5, 10, nie przyniósł do ukarania. Zaangażowanie wszystkich sił i środków, by uzyskać wyniki mandatowe. Prewencja, ruch drogowy dzielnicowy, Wydział Wykroczeń, ze do Spraw Nieletnich i tak dalej, wszyscy latali jak galerianki. Panie Mariuszu, przekaż pan koledze z Ja rozliczanie z patroli kontrolnych w galeriach i sklepach to jak wyżej nie będę się powtarzał. Karanie wewnątrz komisariatów własnych funkcjonariuszy, mandaty poza miejscem pracy. O co chodzi? No, koleżanka jedna nie miała zwolnienie z noszenia maseczki. Ma, ma Mówię tu o policjantce, i pan sobie wyobrazi, że jej elkomendante kazał za nią chodzić. Ona na przykład była w sklepie bez maski, wychodzili jej własni koledzy, wstawiali jej mandaty, bo stary kazał. Fajnie? Supernie. Przeniesienie na, pat na patrole za wyrażenie swojego zdania, czyli jak ktoś pełnił inne obowiązki, na przykład był tam, nie wiem, z Wydziału Wykroczeń, Ruchu Drogowego, inne takie rzeczy, no to już popieprzał w patrolach. No i maseczki, maseczki rozliczane. Groźby, przenosiny, delegacje, bo to przenosiny to... Tam się w policji nazywa delegacja, skierowanie na komisję lekarską, nakaz pouczania kie kierownictwa sklepów i ochroniarzy przez patrole. Tak jest, chodzili, patrzeli, czy, czy ochroniarze zwracają uwagę, więc podchodzili policjanci i pouczali tych właśnie stojących tam ochroniarzy, żeby też byli tacy po prostu jak trzeba. Aj, patrole pod okiem przełożonych, tak jest, operacyjni rzecznicy prasowi, bezpośredni przełożeni chodzili w cywilkach oczywiście i man, pokazywali palcami, gdzie kto ma iść, pokazywali ludziom swoim, policjantom, gdzie są ludzie właśnie bez masek, do nich kazali chodzić, fajnie, nie? Rozmowy dyscyplinujące, nakazy typu tylko mandaty, co dwie godziny zapytania do patroli o ilość mandatów, o właśnie, dzwonili i musieli odznaczać czy robią dobrą robotę właśnie ci petrale. No i medale i wyróżnienia za dobre wyniki. No ci, co całowali rączki i panie komendancie, panie komendancie, no to wiadomo jak jest. Super, to oni byli no, tymi dobrymi. Tak jest, panie Mariuszu, tak to jest. Tak to jest. Tak to właśnie wyglądało. A gdzie występował ten mechanizm zachęceń? No bo zachęcenia, dalej ukłon w pana stronę, nie będziemy to, tego tak brzydko nazywać, że to, że byliśmy zmuszani, prawda? No to gdzie występował? Wszędzie. Wie pan, panie Mariuszu, więc jak, pan mi odpowie jeszcze raz, także szybciutko tak, tak powiem. Nieprzedłużenie kontraktu to nie był przymus. Przeniesienie na inne stanowisko służbowe to nie był przymus. Przeniesienie do innej jednostki wojskowej też nie był przymus. A że istniały w ogóle jednostki takie, gdzie się nieszczepów wysyłało, to pan o tym wiedział czy nie? Co? Brak wyróżnień, nagród pieniężnych, brak awansów. Ja nie mogłem osobiście podawać takich ludzi do wyróżnienia. Sam też nie byłem wyróżniany też w tym, w tamtym momencie moja służba się skończyła. Już nie mogłem być wyróżniany, nie, mog, nie mogłem nic. Wie pan? Na szczęście ja spotkałem się z dwoma szkołami, bo między tej pandemii całej. Udało mi się zmienić jednostkę wojskową, i tam już mnie to nie spotykało. Ciekawe, prawda? Wiedział Pan o tym, że byli, nie byli? Ale praktycznie w całej Polsce występowały rozmowy wychowawcze, notatki służbowe, nie mogliśmy uczestniczyć w kursach. Mieliśmy zajęcia popołudniowe o dobroci szczypawy i tak dalej. Nie mogliśmy wyjeżdżać na misje i inne takie rzeczy. Jak tam, Panie Mariuszu? To był przymus, czy go nie było? Nie byliśmy przymuszani? Ja panu powiem tak, jak ja myślę. Ja osobiście uważam, że po prostu nasi dowódcy wykonywali polityczne polecenia pana i pana kolegów. Jeżeli, powtórzę jeszcze raz, jeżeli pan o tym nie wiedział i uważa, że nie byliśmy w ten sposób przymuszani, to żeś pan nie wykonywał należycie swoich obowiązków, bo pan powinien o tym wiedzieć, panie Mariuszu, panie ministrze. Pan powinien o tym wiedzieć. A pan mówi, że pan nie wiedział, więc albo pan kłamie bezszczelnie, albo po prostu, żeś pan dał ciała na swoim stanowisku. Tak. Ja uważam, że pan mówił, ponieważ ludzie ze Stowarzyszenia Bronimy, że pan wiedział, bo ponieważ ludzie ze Stowarzyszenia Bronimy dla przyszłych pokoleń wysyłali panu pisma. Ja sam osobiście pisałem do pana, do dowództwa, pisałem wszędzie. I wie pan, co pan mi odpisał? Znaczy, nie może ja nie wiem, pan, albo pana ludzie, ale jeśli pana ludzie w pana imieniu, to jest to pana zdanie, no tak czy nie? Napisał pan, że to jest wszystko moje nasze domniemanie. Więc monity do pana dochodziły, więc nie były? Nie, nie? Wie pan, chciałbym panu to przedstawić, ale tak się składa, że. Cóż, ludzie tam na górze w 2021 roku nakazali, nakazali, że tak powiem, no cóż, obserwowanie ludzi ze stowarzyszenia i nie tylko, tych, którzy mówili, co się dzieje w służbach. I takim dziwnym trafem to się działo w 2021 roku. No pomyślmy, na kogo zlecenie to mogło być? Kurcze, no popatrz, popatrz. Ja w, chyba się domyśla. Ma pan, panie Mariuszu, pan się domyśla? Tak, w każdym razie w, 2000, w styczniu, 11 stycznia 2024 roku, do właśnie ludzi ze Stowarzyszenia Bronie Munduru dla przyszłych pokoleń i sympatyków, zielarek, grzybiarek i tak dalej, i tak dalej, do 40 domów w Polsce wpadło ABW. Ja również dostąpiłem zaszczytu właśnie jednej takiej wizyty. Wpuściłem tu panów do swojego mieszkania. I tak się, no dlatego mówię o tym, że chciałbym panu to pokazać. Te pisma, które dostawałem jako zwrot, ale no służby zabrały. Mam nadzieję, że odzyskam z powrotem. Wtedy będę mógł to przedstawić. Może wrócimy do tematu wtedy. Zobaczymy, czy pan już zmienił zdanie, a jak nie, to poprę to odpowiednimi dokumentami. Jeśli pan pozwoli, Panie Mariuszu, bo Pan błądzi. Pan błądzi, panie Mariuszu, pan ewidentnie zbłądził. Naprawdę. Dla mnie to, co usłyszałem, to pan po prostu kłamie. Kłamie? Skłamał tam temu człowiekowi, dokładnie Pawłowi Dankiewiczowi. Skłamał pan. Skłamał pan wszystkim widzom, którzy, którzy oglądają jego treści. Bardzo zresztą rzetelne, moim zdaniem. Tak. Więc w moich oczach, jako byłego żołnierza zawodowego, który spędził blisko 26 lat w mundurze, Pan po prostu w moich oczach no jest pan kłamcą, bo ja się z panem nie zgadzam. bo to przez pana polecenia czy pana ekipy, to wszystko ten cała nagonka, ta, ten polityczny kierunek schodził do nas, na służby. A nasi dowódcy służalczo, jak te pachołki koncernów farmaceutycznych, zrzucali to na dół, e, i te, to wszystko spływało na dół i tacy ludzie jak ja cierpieli przez to, bo dla mnie cierpieniem może nie były te naciski, bo ja to miałem w głębokim poważaniu, ale moi żołnierze cierpieli, nie mogli sobie na przykład, nie byli tak stanowczy, mieli kredyty na głowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i co, no na szczęście ja swoich swoich ludzi nie goniłem, nie przymuszałem, to jest ich dobra wola koniec, kropka co wyście zrobili z armią? Co wyście zrobili? Wykastrowaliście. Tysiące, tysiące ludzi odeszło. Nie? Więc jak to jest, panie Mariuszu? Był ten przemus czy nie? Kochani, już do pana Mariusza już nie będę mówił, bo prądu szkoda. Myślę już więcej na tą, na ten monolog do pana ministra, monolog. Yy, tak, bardzo bym prosił, wypowiedzcie się na ten temat, był ten przymus, czy nie było czy według tego, czy przyznajecie rację, zgadzacie się z panem Mariuszem ministrem, eks ministrem obrony narodowej, panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem czy zgadzacie się z moją skromną osobą czyli chorążem rezerwy obecnie Aleksandrem Siergiejem, Wy bardzo bym prosił o wasze o wasze zdanie na ten temat chciałbym po prostu usłyszeć, co wy myślicie. No i co, jeżeli macie coś do powiedzenia panu Mariuszowi, to bardzo bym prosił, właśnie w komentarzach przyślemy pismo, może skopiujemy, wyślemy, bo po prostu zrobimy następny odcinek. Ja osobiście uważam, że pan Mariusz się myli, pan minister myli się strasznie. Ja powiem wprost, ja. Czuję się zmuszany do szczypaw. I nie podobało mi się to, że moich ludzi chciano, aby moich ludzi traktował jak szmaty. Jak szmaty. Nic nieznaczące, po prostu patyki takie do przestawienia w każdej chwili. No tak, bo jakże to moi inaczej można powiedzieć, kiedy ma się fantastycznych żołnierzy. Ludzi, którzy, na których mogli liczyć o każdej porze dnia i nocy. Ludzi, o której zadzwonię i oni są. I to samo oni mogli liczyć na mnie. Takie miałem poczucie, że takie panują w moich jednym czy drugim plutonie właśnie takie stosunki. Byłem dla nich zawsze, osiągalny, dostępny. Obojętnie kiedy zadzwonię. I czułem, że oni dają mi to samo. I nagle. To, że nie mogę ich podawać na nagrody, nie mogę ich wysłać na szkołę podowicerską, nie mogę ich wyróżniać, no, czy urlopem, czy czymś tak dalej, tak dalej, skierować na kurs, by się dalej rozwijali, to było. to było w traktowanie ich jak szmaty. Ode mnie tego wymagano, bo zabraniać mi to, to się ode mnie wymaga żebym ja ich nie podawał na tego takiego rodzaju listy, na przykład. Tak, propozycje. No tak, czy nie? Mi się to osobiście nie podobało i przykro, że moi przełożeni sobie na to pozwalali, że pozwalali sobie to, że ulegli temu naciskowi, tym poleceniom, bo to nie przychodziły rozkazy, to było wszystko zalecenia, więc, więc ja wiem, gdzie pan tu chce myk zrobić, panie ministrze. Bo kochani zresztą, dobra, nie do ministra. Wiem, gdzie tutaj Pan Mariusz robią, po prostu stwierdził, tak jak mi w jednym piśmie napisał, że to, co się dzieje w jednostkach wojskowych, to jest indywidualna sprawa dowódców jednostek wojskowych. Więc dobrze, pójdźmy w tym kierunku. Więc jeżeli indywidualna sprawa, a docierały do pana ministra właśnie takie monity, tak, to nie powinien on zareagować. Nie powinien? No myślę, że powinien. A teraz taka kropka nad i, żeby już tutaj nie przedłużać spraw oczywistych, to oglądałem pana wywiad na Polsacie. Tam się wypowiadał pewien pan starszy sierżant, pan minister Zemke i pan. Pan tam tusk, 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 tusk a tak naprawdę możecie. Ja mam wrażenie, możecie sobie ręce podać. Właśnie, i tam pan mówił o honorze, że honor żołnierza wojska polskiego został podeptany, że tak nie może być, że pan zawsze murem stoi, murem stoi za tymi, że pan za murem stoi za tymi żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. A ja panu powiem, wie pan, ja mam osobiście takie wrażenie, że to pan zdeptał mój honor. Wie pan? I chciał, żebym ja deptał honor i zasługi innych żołnierzy. Wie pan? To strasznie mi się dziwnie tego słuchało, tego wywiadu, powiem szczerze. No nic kochani. Napiszcie, co myślicie w komentarzach. Odnieście się do tego żołnierzy byłych żołnierzy zawodowych. Zapraszam byłych albo obecnych. Zapraszam do komentowania, czy na przykład skomentujcie. Kurde, Siergiej Alty, głupoty pieprzyż. U mnie nic takiego nie było. To powiedzcie, gdzie to było? Ja podziękuję Waszym przełożonym albo czy się ze mną zgadzacie. Bardzo bym prosił na jakiś właśnie taki odzew. Także, kto tutaj jest pierwszy raz, e, widzicie moje wypowiedzi. No, kliknij subskrybuj, to nic nie kosztuje. I jeżeli chcielibyście wesprzeć w jakiś sposób stowarzyszenie broni munduru dla przyszłych pokoleń, czy rozwijanie się tego kanału, to po w prostu opisie, w opisie znajdziecie treści właśnie na ten temat. No i co? No i komentarz, kropka taktyczna, krótka wypowiedź albo coś takiego, niech się niesie. Tak, a ja dziękuję za wsparcie, za podsyłanie tych linków, za to, że nie jesteście obojętni, za tyle tych słów podziękowań do mojej skromnej osoby bądź kolegów. Ja to wszystko przekazuję, uwierzcie mi, zawsze przekazuję i zapytajcie się ich, jak macie z tymi ludźmi o twardym kropkosłupie moralnym, macie kontakt, a to ich zapytajcie, czy ja im te podziękowania od Was przesyłam. Robię to zawsze, tak jak pomówię. Tak, zresztą, to jest ogromna przyjemność. Także, cóż, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wypowiadajmy się na tematy tabu. Myślę, że warto, cóż, żeby politycy nie kłamali, konfrontujmy ich z tymi słowami. A pan, panie Mariuszu, albo pan kłamiesz. Bo jesteś pan o tym święcie przekonany, co mówisz, że nie byli, nie byli, albo pan po prostu, po prostu pana w ciule robili i pan nie ogarniałeś swojej roboty. Tak to wygląda. No, jedno z dwóch, jedno z dwóch. Nie wiem, przykro, przykro, naprawdę, przykro. No, koledzy, koleżanki, mundurowi, życzę wam, zakończę cytatem z regulaminu każdy żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony i takim prze takich przełożonych Wam serdecznie życzę pozdrawiam was wszystkich do usłyszenia cześć